Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, która, proszę Państwa, jest poświęcona kolejnym środkom finansowym, które spłyną na teren powiatu tomaszowskiego do poszczególnych gmin. W tym przypadku mówimy o gminie Budziszewice, gminie Inowłódz i gminie Ujazd. Trzecia edycja programu strategicznego, jaki był skierowany przez rząd polski tutaj do tych gmin, na terenie których wcześniej istniały PGR-y, czyli Państwowe Gospodarstwa Rolne. Wyjątkowy program, który ma wyrównywać te wszystkie zapóźnienia, jakie powstały w ciągu wcześniejszych kilkudziesięciu lat. Proszę Państwa, na tej konferencji witam bardzo serdecznie marszałka seniora, pana Antoniego Macierewicza. Witam równie gorąco członka zarządu powiatu tomaszowskiego, panią Elżbietę Łojszczyk. Witam wójta gminy Budziszewice, pana Mariana Holaka. Wójta gminy Inowłódz, pana Bogdana Kąckiego. I skarbnika gminy Ujazd, panią Dominikę Mariańską. Proszę Państwa, kolejne środki finansowe, które płyną do powiatu tomaszowskiego, to jest ta wartość dodana. To są kolejne inwestycje, to jest rozwój lokalnych firm, bo dzisiaj większość tych prac wykonują lokalne firmy. To są dochody do budżetu zarówno poszczególnych gmin, powiatów, ale też do budżetu państwa, które płyną z podatków, i to są miejsca pracy dla tych wszystkich, którzy w tych firmach pracują. Ten program, który kieruje rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest programem wyjątkowym. To jest przede wszystkim szereg takich mniejszych programów społecznych, które, proszę Państwa, trafiają, mają trafiać do wszystkich mieszkańców całej Polski, czyli rząd w sposób zrównoważony dba o to, żeby nasz kraj równomiernie mógł się rozwijać, żeby wszyscy mieszkańcy, zarówno gminy, miasta i powiatu, jak również całego kraju, mogli odczuć poprawę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na danym terenie. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję i tutaj podziękowania na ręce pana marszałka, który jest zawsze z nami obecny, który stara się wspierać wszystkie inwestycje, wszystkie wnioski, które pojawiają się w ramach samorządów powiatowych. To jest kolejna radosna informacja, dobra informacja dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego, a w szczególności tutaj dla tych trzech gmin. Państwu bardzo serdecznie dziękuję, że przyjęliście zaproszenie na tą konferencję prasową, że jesteście zawsze z nami wtedy, kiedy przekazujemy te dobre i bardzo dobre informacje. Dziękuję bardzo.